środę 11 stycznia w Domu Macierzy w Cieszynie odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie członków koła numer 1 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Gościem był profesor Daniel Kadłubiec, który opowiadał o magicznym czasie związanym z Bożym Narodzeniem. Profesor mówił o zwyczajach i ich rodowodzie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Z wielką przyjemnością tutaj jestem. Ten budynek jest mi szalenie miły i mam wspomnienia jeszcze tego typu, że naprzeciwko mieszkał pan Ludwik Brożek, do którego chodziłem tutaj. Tam naprzeciwko przez bibliotekę był pan dr Ludwik Brożek, dyrektor muzeum, wspaniały człowiek, znawca wielki i tak dalej. Także ten tutaj obiekt jest dla mnie szalenie sympatyczny, miły i taki ciepły w tych wspomnieniach. Odniosę się, o godach. Mamy mówić o godach. Pani prezes tutaj powinszowała dosiego roku. Więc co to jest dosiego roku? Są różne, jest jedna legenda, która mówi, że była jakaś Dosia. No i tej Dosi ktoś tam życzył, żeby ona dożyła tamtego roku, ale prawda jest taka, że to życzenie ma również źródło cieszyńskie. Mianowicie w tym życzeniu dosiego roku trzeba wyszczególnić takie elementy. Do, siego i roku. Ale co to jest siego? Nie, to jest dawny zaimek wskazujący. My jeszcze mówimy dzisiaj lato, si, ciele. Były zaimki, si, sia, sie. Do siego, czyli do tamtego roku. Obyśmy dożyli do tamtego roku, czyli do siego roku. I ten zaimek, latosi, latosio, zima była tako i tako, jest w naszej gwarze, która ma rodowód totalnie staropolski. I najwięcej elementów gramatycznych staropolskich ma gwara cieszyńska, co wiadomo od pana profesora Bricknera po dzień dzisiejszy. Czyli do tego roku, do tamtego roku, abyśmy dożyli w szczęściu, w zdrowiu i błogosławieństwu Bożym, też życzę Państwu. Hej koło Cieszyna, proponuję dodać ostatnią zwrotkę jeszcze. Do stołek też pasu złotego, co słumiane facle były u niego, facle ozdoby. Boże, Boże, co za czasy, że nastały takie pasy ze słumianej słomy, ze słumianej słomy. A to mówi o dzisiejszych czasach. Nie. O dzisiejszych czasach to mówi. Znaś te pasy są ze słomy. No o dzisiejszych. Czyli kolejna zwrotka, ostatka jest. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, XPL, Marta Szymik.